W tym filmie pogadam sobie o tym, co wydarzy się w następnym sezonie serialu 19+. Wiem to od znajomego, ale wpierw zacznę od najciekawszego tematu, jakim jest Iwona i Wojtek. Już mówiłem to na jednym z odcinków, ale niektórzy chyba nie widzieli go do końca. Wojtek, czyli Bartosz, był widziany na planie aż do przerwy związanej z pandemią. Więc co za tym idzie, wszystko między nimi się ułoży i nadal będą razem, bo miał sceny tylko z Iwoną. Tego akurat zapomniałem dodać, ponieważ myślałem, że to jest oczywiste, no ale niestety myliłem się. Drugim hot tematem jest oczywiście Zuza i Adrian. I co z nimi będzie? Z tego co mi mój znajomy pisał, to mieli razem kilka scen i na tym koniec. Znając realia tego serialu i to, że tam prawda szybko wychodzi na jaw, to można śmiało powiedzieć, iż to zwiastuje koniec związku Adriana i Zuzy. Pojawi się nowy bohater i bohaterka. Kiedyś o nich robiłem ciekawostki, ale wtedy chyba mało kogo obchodziły te filmy. W serialu pojawi się Ania, przynajmniej tak miała na imię w szkole. Juri zacznie pracować w hostelu Kasi, a Ania miała sceny z Iwoną, Dominiką oraz Wojtkiem. Nie wiadomo, jaką rolę odegra w serialu. Konrad zniknie z serialu. Informację również dostałem od mojego znajomego. Konrada nie będzie przez 12 do 15 odcinków. Niestety powodu jego zniknięcia nie znam, ale przed zniknięciem miał jakieś sceny w klinice. Wyjazd. Aneta, Kasia i Marcel wyjadą do domu Alexa, tam gdzie Lucy zdradziła Arka. Tutaj w zasadzie tyle wiem, co napisałem. Wiecie, że Marcelek to nowy syn Anetki i Pawlaka, to pojechał z mamą i siostrą do domu Alexa. Irek i Dominika pójdą do łóżka. Ten wątek może być dość ciekawy, bo już po raz kolejny pójdą. Wiadomo, że Irek robi to po to, żeby wkurzyć Iwonę. A powiem wam, że będzie wtedy w mieszkaniu, bo były relacje i się je widziało. W sumie jej wrzaski to nawet głuchy by usłyszał. Nowa barmanka w Scarface. No tutaj chyba zaskoczenia żadnego nie będzie, jak powiem wam, że Doris zostanie nową barmanką w Scarface. Sara będzie szukać barmanki na miejsce Iwony i ta się napatoczy. Powiem wam, że już się boję. Sara i Doris, wyobraża sobie, co może się dziać? Między innymi pojawi się jeszcze Mateo z Masterchefa, prawie cała ekipa była na komendzie, związek Moniki i Krzyśka będzie miał kryzys, no i Eden Hazard będzie grany w Scarface. Ewentualnie Lady Gaga zaśpiewa Poker Face. Który wątek twoim zdaniem jest najciekawszy? Moim zdaniem Iwony i Wojtka.